Patrząc na mapę Afryki, bez trudu można odnaleźć grubą niebieską krechę przecinającą środek kontynentu. Już sama nazwa wzbudza respekt, ale prawdziwym szacunkiem można obdarzyć to coś dopiero wtedy, kiedy jest się na powierzchni. Kongo. Dzień dla wszystkich zaczyna się 5:30. Głośne, nie dające spać silniki przesuwają rzekę pod nami z szybkością 4-5 km na godzinę. O tej porze lubię obserwować barkę z góry. Kongijczycy, Centralafrykanie, Nigeryjczycy, Sudańczycy, Czadyjczycy plus jeden Polak. Wszyscy się budzą. Świt to jedyny moment, kiedy ludzie działają troszeczkę szybciej niż zazwyczaj. Chcą zdążyć przed cholernie męczącym słońcem. Za 2 godziny i ja zacznę szukać cienia. Teraz sycę ciało chłodem. Kasa skończyła się już w Brazzaville, tak więc skazany jestem na łaskę moich nowych czarnych znajomych. Dopiero co poznany Kongijczyk Fidel częstuje mnie herbatą z mlekiem i dużą ilością cukru. Do tego kawałek czerstwej bagietki. Uwielbiam cukier. Cukier zabija uczucie głodu. Na barce są tylko 3 kabiny WC i 500 osób. Żeby się załatwić, trzeba to sobie dobrze zaplanować. Dopiero po paru dniach nabieram odwagi, aby wejść głębiej na pokład między ludzi. Jestem sam jeden. Mundele, czyli biały. Nasza mega barka wypełniona w całości mazutem przyciąga rybaków, handlarzy i przemytników. Każdego dnia podpływają dziesiątki, jak nie setki malutkich pirog i wielkich kanu, przyklejających się do platform niczym pijawki. Przez co barka wygląda jak barba papa. Staje się szersza i szersza. Można od nich kupić właściwie wszystko. Od papierosów po świeżutkie krokodyle, $3 za sztukę. Ptaki, $1.50 za sztukę, czy węże, $2 za sztukę. Zbliżamy się do równika. Jest coraz goręcej. Słońce rozpala żelazny pokład do 70-80 stopni. Redukując niemalże do zera niewielkie obszary cienia. Ludzie na całe godziny zastygają w bezruchu, czekając wieczora. Jako jedyny nie mający swojego miejsca koczuje to tu, to tam, kolebiąc się w półśnie niczym gecko. Jedynie ryby, jak widać, pokochały upał. Czas dryfuje na falach afrykańskiego dnia. Uczę Fidela gry w mecze. Gram w Lidu, coś w rodzaju polskiego Chińczyka. W karty. A to trzecie, to do dzisiaj jest dla mnie zagadką. Jakieś dołki, kamienie. To, co potrafi poderwać ludzi o tej porze do życia, to przepływające obok statki wycieczkowe o nadwyraz wysokiej frekwencji. Tragedia. Wysiada jeden z silników, przez co prędkość spada do 3 km na godzinę. Pasażerom nie zakłóca to wcale przygotowań do posiłku.
Kuchnia umiejscowiona w tylnej części holownika spełnia też rolę spiżarni i wędzarni. Herbata z bagietką przestaje działać. Jestem głodny. Każdego dnia zadaję sobie to samo pytanie. Dlaczego wielbłąd czy też wąż może napchać się na zapas, a ja niestety nie? Zewsząd dochodzą drażniące zmysły zapachy gotowanych ryb, fumbła, smażonych małp, piżmaków. Wszędzie też można dostrzec jakiś poruszający się prowiant. W dzisiejszej loterii wygrywam mbinzu. Dobre, pełne proteiny gąsienicy. Jemy właśnie mbinzu. Coś całkowicie nowego. Są takie gąsienice. Jest! Barka to pływający hipermarket, przypominający swym wyglądem ruskich, handlujących w latach 90. tajemniczym, skomplikowanym w obsłudze towarem. Afrykańczycy to urodzeni handlarze. Swoje stragany rozkładają wszędzie tam, gdzie przewidują być dłużej niż kilka godzin.